Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Piekła nie ma. Dzisiaj zapraszam Was do wysłuchania sprawy, która wydarzyła się w sierpniu 2020 roku w Stanach Zjednoczonych i która dotyczy 24-letniej pielęgniarki Sydney Sutherland. Zapraszam. 19 sierpnia 2020 roku Sydney pożegnała się ze swoim chłopakiem Alexem, z którym mieszkała razem z ich ukochanymi psami, mieszkała w hrabstwie Jackson w stanie Arkansas i poszła pobiegać. Sydney poprzedniego dnia dopiero co wróciła z Florydy z rodzinnych wakacji, na których była, i po prostu nie mogła usiedzieć w miejscu. Bardzo potrzebowała jakiegoś wysiłku fizycznego, tęskniła za nim, a uwielbiała biegać. Alex wiedział, że jego partnerka rano była już na siłowni, ale to, że chciała zrobić coś jeszcze, chciała dorzucić sobie jeszcze jakąś formę treningu, to nie było niczym dziwnym. Także Sydney wyszła z domu około godziny 14:30. Bieg nigdy nie zajmował jej dłużej niż godzinę, więc gdy minęła 17, a Sydney dalej nie pojawiła się w domu, to jej partner zaczął się martwić. Postanowił zadzwonić do matki Sydney, Maggie. I gdy on czekał na swoją partnerkę w domu, to jej mama postanowiła przejechać się trasą, którą córka zawsze biegała. Chciała zobaczyć, czy może znajdzie ją na poboczu. Martwiła się, że być może córka skręciła kostkę i potrzebuje pomocy. Problem był jednak taki, że po Sydney nie było śladu. Zrobiła się godzina 19, a wszyscy martwili się coraz bardziej. Sydney nie było żadnego kontaktu, nikt nie wiedział, gdzie może być i rodzina podjęła słuszną decyzję i postanowili zgłosić jej zaginięcie. No dobrze, ale może zanim na dobre przejdziemy do całej sprawy, to powiem Wam kilka słów o Sydney. Sydney Claire Sutherland urodziła się 18 września 1995 roku. Całe życie spędziła w hrabstwie Jackson w stanie Arkansas. I całe to hrabstwo to po prostu piękny krajobraz pól. Główny dochód hrabstwa pochodzi też właśnie z rolnictwa. Uprawia się tam dużo ryżu, soi, kukurydzy i hoduje bydło. Terenu tam jest mnóstwo, ale mieszka tam dość mało ludzi i dlatego też wszyscy dobrze się znają. Większość z mieszkających tam osób chodzi do tej samej szkoły, czy też chodziła do tej samej szkoły, chodzą do tego samego sklepu. Całe hrabstwo uważane jest za bardzo bezpieczne, nikt nawet nie zaprząta sobie głowy zamykaniem drzwi na noc. Sydney też, jak większość tam osób, dorastała na rodzinnej farmie, jej ulubionym kolorem był różowy, uwielbiała też zakupy. Opisywana jest jako towarzyska i słodka. Kochała swoje psy, a szczególnie blisko była z córkami swojego brata. Gdy w 2014 roku ukończyła szkołę średnią, to później zdecydowała się na karierę pielęgniarki. Dyplom zdobyła na Arkansas State University. Po studiach rozpoczęła pracę. Jej pasją, tak jak już wspomniałam, był fitness, chodziła też na siłownię, na zajęcia z trenerem i biegała. Biegała też właśnie tego 19 sierpnia. Ten 19 sierpnia zaczął się dla kobiety zupełnie normalnie. Sydney nie poszła tego dnia jeszcze do pracy, bo tak jak już wspomniałam, wróciła dzień wcześniej z wakacji. O godzinie 13 odwiedziła swoją mamę, odebrała od niej kilka listów czy też paczek, a następnie udała się do swojego domu. O 14:30, jak wiemy, poszła pobiegać. Bieg rozpoczęła na drodze przy swoim domu, a następnie biegła w dół Jackson County Road 41. Następnie powinna zawrócić i kierować się w stronę domu. I oprócz tego, w jakim kierunku biegła Sydney, a zakładamy, że wiemy, w jakim kierunku biegła, bo to była jej stała trasa, to o biegu
niewiele więcej wiemy. Gdy zaginięcie Sydney zostało zgłoszone, to do śledczych zgłosił się kurier UPS, który stwierdził, że widział biegnącą kobietę na tej właśnie trasie. Na podstawie jego zeznań policjanci wywnioskowali, że kobieta wracała już do domu, a do przebiegnięcia zostały jej mniej więcej 2 kilometry. Rodzina kobiety w międzyczasie oczywiście dzwoniła na jej telefon, ale tak jak już wspomniałam, początkowo nikt nie odbierał, a później zaczęła włączać się poczta. Także zaginięcie Sydney zostało zgłoszone chwilę po godzinie 19. Rodzinie wydawało się, że zrobili to bardzo szybko i że jest duża nadzieja, że kobieta odnajdzie się cała i zdrowa. Policjanci też od razu rozpoczęli poszukiwania. Wpisy na temat zaginięcia Sydney zalały media społecznościowe. Jeszcze 19 sierpnia ponad 150 osób zebrało się, by przeszukać trasę, którą kobieta tego dnia biegła. Podczas trwania tych poszukiwań brat Sydney, Sam, otrzymał telefon z ważną informacją od jednego ze swoich znajomych. Ten jego znajomy powiedział, że jego brat, Craig Llewellyn, powiedział ich ojczymowi, że widział Sydney biegnącą wzdłuż wiaduktu. Kobieta kierowała się na południe w stronę swojego domu. Craig był lokalnym rolnikiem, zajmował się głównie uprawą ryżu i mężczyzna również brał udział w tych poszukiwaniach. Dołączył także do facebookowej grupy poświęconej zaginięciu Sydney. Informacja Quake'a była ważna, ponieważ potwierdzała zeznania kuriera UPC. Następnego ranka, 20 sierpnia, policjanci skontaktowali się z mężczyzną i poprosili go, by przyjechał na komisariat policji w celu złożenia zeznań. Śledczy chcieli poznać jak najwięcej szczegółów, bo jeśli Quake faktycznie widział Sydney, to najprawdopodobniej był ostatnią osobą, która ją widziała. Problem był jednak taki, że Quake już nie chciał rozmawiać. Powiedział tylko, że widział Sydney na trasie i to tak naprawdę wszystko. Nie chciał powiedzieć, o której godzinie to było, nie chciał powiedzieć, co kobieta miała na sobie i policjanci naprawdę próbowali go podejść z każdej strony, ale nie byli w stanie wyciągnąć od niego żadnych cennych informacji. Również 20 sierpnia udało się zlokalizować telefon Sydney. Znaleziono go na polu nieco ponad kilometr od jej domu. Telefon nie został uszkodzony, także policjanci mieli nadzieję, że Sydney nie została potrącona przez samochód i być może po prostu w grę wchodziło porwanie lub kobieta oddaliła się gdzieś z nieznanych jeszcze przyczyn. Następnego dnia, czyli 21 już sierpnia, Quake po raz kolejny pojawił się na komisariacie. Tym razem jednak został przyprowadzony przez swojego ojczyma Michaela, który uważał, że jego syn nie mówi policjantom całej prawdy. Quake dalej nic nie chciał policjantom powiedzieć, mimo nacisków swojego ojczyma, ale zgodził się na przeszukanie swojego pick-upa. Policjanci dostali kluczyki do GMC z 2019 roku. Podczas oględzin samochodu okazało się, że jego przód jest wgnieciony, a po dokładniejszym badaniu funkcjonariusze znaleźli blond włosy wklinowane w maskę pojazdu. Z tyłu pojazdu także znaleziono blond włosy oraz krew. W tym momencie chyba nie muszę Wam mówić, że Quake stał się głównym podejrzanym. Pierwszym krokiem było zabranie telefonu mężczyzny. Po przejrzeniu historii GPS śledczy odkryli, że Quake był w miejscu, w którym ich zdaniem Sydney zaginęła. Po zdobyciu tych wszystkich nowych dowodów śledczy oczywiście przeklasyfikowali sprawę i sprawa Sydney przestała być tą o zaginięcie, a stała się tą o morderstwo. Wczesnym popołudniem 21 sierpnia, wykorzystując właśnie dane GPS z telefonu Quake'a, policjanci pojechali na jedno z jego pól ryżowych. W ten sposób śledczy natknęli się na świeżo wykopany grób, a w nim
ciało Sydney. Kobieta zmarła w wyniku licznych obrażeń zadanych tępym narzędziem. She joins us live in Jackson County with more on this devastating news. Claire. Yeah, Kevin, I talked to Sheriff David Lucas about 3 o'clock today, and he did confirm they found Sutherland's body. Now, we don't know exactly where, but we are just north of Highway 67, and you can see that a deputy is blocking off the access road. Now, I've seen law enforcement go in and out of that area, but again, we don't know exactly where Sutherland's body was found. We do know that they did find her phone yesterday, more north, about a quarter mile from her home, and they were concentrating their search efforts there. The sheriff did have a press conference at 1 this afternoon before Sutherland's body was found, and he talked about how this case hits close to home. Just kind of personal. I do know the family, know them well. I know Sydney, watched her grow up. She went to school with my girls. I może teraz będzie dobry moment, by powiedzieć sobie, kim był Quake i dlaczego to wszystko zrobił. Quake urodził się 28 czerwca 1992 roku w Newport. Jego rodzice rozwiedli się, gdy chłopiec zaczynał szkołę, a matka uzyskała nad nim wyłączną opiekę. Jego biologiczny ojciec pojawiał się w jego życiu sporadycznie. Po kilku latach Kerry, matka Quake'a, wyszła ponownie za mąż, ale to małżeństwo także rozpadło się po kilku latach i po jakimś czasie od tego drugiego małżeństwa Kerry poznała swojego trzeciego męża, Michaela, który później też zaadoptował Quake'a. Rodzina miała duże gospodarstwo, które naprawdę dobrze prosperowało. W latach 2007-2011 Quake uczęszczał do liceum i chodził do tej szkoły razem z Sydney, chociaż ta była od niego o 3 lata młodsza. Do liceum uczęszczało zaledwie 200 osób, więc mimo że nie byli z tego samego rocznika, to na pewno już wtedy się kojarzyli. W 2011 roku mężczyzna rozpoczął studia, ale po pół roku uznał, że to nie dla niego i je po prostu rzucił. Wolał pracować w gospodarstwie, ale nie chciał pracować na farmie swojego ojczyma. Postanowił wydzierżawić więc kawałek ziemi i zajął się uprawą ryżu oraz soi. W wieku 23 lat wyprowadził się z rodzinnego domu, a 2 lata później, w marcu 2018 roku, poślubił kobietę o imieniu Gracie. Kobieta miała 3 dzieci z poprzedniego związku, które Quake wychowywał. W 2020 roku mężczyzna wraz z żoną i dziećmi wrócił do swoich rodziców, ponieważ chciał odłożyć na budowę domu. W chwili morderstwa Sydney Quake miał 28 lat. Późnym wieczorem 21 sierpnia Quake opowiedział policji, co stało się 2 dni wcześniej, gdy spotkał Sydney. Około godziny 15 Quake minął Sydney na trasie i jechał akurat na swoje pole. Z jakiegoś powodu tego dnia Quake postanowił nie witać się z kobietą, nie odmachał jej, nie odezwał się też do niej. Wjechał w nią jednak samochodem, a następnie nieprzytomną załadował na pakę. Pojechał na swoje pole i tam ją wykorzystał, a następnie zabił. Wykopał płytki grób i tam umieścił ciało. Po wszystkim postanowił, że będzie zachowywać się normalnie. Policji powiedział natomiast, że chce zapomnieć, że tego dnia w ogóle ją spotkał. Także po całej zbrodni Quake wrócił do swoich obowiązków, przeszedł się po polach, zobaczył, co musi jeszcze zrobić. Około godziny 18 zakończył pracę i wrócił do domu. Tam zjadł kolację z rodziną, później powiedział swojemu przyrodniemu bratu, że widział biegnącą Sydney, udał się na poszukiwania, dołączył do grupy na Facebooku poświęconej poszukiwaniom Sydney, ale na koniec dnia po prostu poszedł spać do swojego łóżka. Po przyznaniu się do winy mężczyzna został aresztowany i na proces czekał w lokalnym areszcie. 24 sierpnia 2020 roku Quake został oficjalnie oskarżony o morderstwo 1 stopnia, gwałt, porwanie oraz zbezczeszczenie zwłok.
Gdy mężczyzna usłyszał swoje zarzuty, to do winy się początkowo nie przyznał. W styczniu 2021 roku Quake przeszedł na zlecenie sądu ewaluację psychologiczną. Podczas tej ewaluacji mężczyzna zdecydował się raz jeszcze opowiedzieć, jak jego zdaniem wyglądał tamten dzień i tamto zdarzenie. Mężczyzna tym razem zmienił swoje zeznania w tym sensie, że stwierdził, że widział Sydney, gdy ta szła drogą, ale później coś rozproszyło jego uwagę i następnie tylko pamięta, że poczuł, jak jego samochód w coś uderza. Sydney podobno nie widział. Nie wiedział początkowo, że uderzył w Sydney, bo w powietrzu unosił się kurz z drogi. Gdy wysiadł z pojazdu i zobaczył, co się stało, to wpadł w panikę, spakował kobietę i pojechał na pole. Lekarzowi, który go badał, powiedział, że nie ma pojęcia, dlaczego nie zadzwonił wtedy pod numer alarmowy. Dodał, że zdawał sobie sprawę, że zabranie Sydney było nielegalne, że niezadzwonienie po pomoc było nielegalne, ale uznał, że nie chce mieć kłopotów za potrącenie kobiety. Ciało zabrał na pole, ponieważ i tak jechał w tamtym kierunku i wydawało mu się to najbardziej logiczne. Ostatecznie psychiatra stwierdził, że mężczyzna wiedział, że to, co robi, jest złe i uznał, że był świadom swoich czynów i że może stanąć przed sądem. Prokuratura ogłosiła, że będzie ubiegać się o karę śmierci, ale oczywiście w obawie o swoje życie Quake zdecydował się na ugodę. Jego prawnik stwierdził, że bardzo dobrze, że się tak stało, ponieważ jego klient nie doczekałby się bezstronnego procesu i najprawdopodobniej zostałby skazany na śmierć. Także w ramach tej ugody Quake przyznał się do zabójstwa Sydney oraz gwałtu 1 października 2021 roku. Za to przyznanie się do winy prokurator wycofał wniosek o ubieganie się o karę śmierci, a także wycofał zarzuty, które dotyczyły porwania oraz zbezczeszczenia zwłok. Quake, godząc się na ugodę, wiedział, że już nigdy nie będzie mógł złożyć od wyroku apelacji. 2 października 2021 roku sąd ostatecznie wymierzył mężczyźnie karę dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe. Żona Quake'a wzięła z nim rozwód. Jeśli chodzi o motyw zbrodni, to tak naprawdę policjanci nigdy nie byli w stanie go ustalić, a mężczyzna też nigdy nie powiedział, co tak naprawdę nim kierowało. W jednym z artykułów przeczytałam, że znajomy Quake'a, który chciał pozostać anonimowy, wyjawił, że mężczyzna znany był z tego, że podglądał i śledził kobiety i bardzo często skupiał się na tych kobietach, które nie odwzajemniały zainteresowania. Ale jak było naprawdę, możemy tylko spekulować. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tego odcinka. I zachęcam Was do zasubskrybowania kanału oraz zostawienia łapki w górę. Do zobaczenia następnym razem.